Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną studia Aleksandra Tarka, dziennikarka Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj byłaś w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który zajął się podobno niezwykle istotną sprawą dla tysięcy podatników, którzy na przykład odziedziczyli mieszkanie, sprzedali, te pieniądze przeznaczyli na zakup nowego mieszkania. Deweloper się nie wyrobił. Czy możesz powiedzieć, czego dotyczył i kogo tak naprawdę dotyczy ten wyrok? Tak naprawdę ten wyrok może potencjalnie dotyczyć każdego z nas, dlatego że dotyczy on problemu, który jest taki bardzo życiowy, bo chodzi o obrót nieruchomościami takimi prywatnymi, mieszkalnymi. W Polsce co do zasady, każdy, kto chce sprzedać mieszkanie czy dom, i to nie jest, nie ma to związku z firmą, jeżeli odczeka 5 lat, może to lokum sprzedać bez podatku. Przy czym ten 5-letni okres liczy się od końca roku, w którym nabyliśmy czy wybudowaliśmy mieszkanie czy dom. Czy odziedziczyliśmy. No, odziedziczenie to jest też forma nabycia. Tą formą nabycia jest też na przykład darowizna. Czyli jeżeli chcemy mieć spokój, to liczymy 5 lat od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło, czyli jeżeli to było na początku roku, no to jest prawie 6 lat trzeba czekać, ale jeżeli to jest pod koniec roku, to wystarczy ten 5-letni termin odczekać i wtedy mamy problem z głowy, bo tutaj fiskus już do nas się nie przyczepi. Te sprzedaże nieruchomości prywatnych po upływie 5 lat są nieopodatkowane. No tak, ale okazuje się, że wiele osób nie ma aż tyle cierpliwości i w tym okresie właśnie stara się jakoś spieniężyć taki problem właśnie majątek. Zaczyna się wtedy, kiedy podatnik musi szybciej sprzedać to mieszkanie. I tych sytuacji jest bardzo dużo, bo to są takie życiowe sytuacje. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy właśnie ktoś odziedziczył mieszkanie, to jest na przykład małe mieszkanko, chce kupić większe, więc co? No chce spieniężyć to mieszkanie spadkowe, pewnie zaciągnąć jeszcze jakiś kredyt, kupić większe mieszkanie. I to są sytuacje takie najbardziej niebezpieczne dla podatników, dlatego że w Polsce ten podatek od sprzedaży nieruchomości, jeżeli już musimy go zapłacić, to jest podatek od dochodu, czy to jest przychód minus koszty. Przy czym tutaj jakby te 19% no ale, to jest całkiem ale sporo. Ale to porozmawiajmy w takim razie na kwotach. No, mieszkanie może kosztować, dajmy na to 300 tysięcy złotych. O jakim podatku mówimy od tej kwoty? Tak jak mówię, to jest podatek 19% od dochodu. Przy czym dochód... Czyli to może być 60 tysięcy niecałe. Spokojnie. To 60 tysięcy to może być wtedy, kiedy nie mamy żadnych kosztów. Do tych kosztów liczą się tak, że to jest ta kwota, którą wydaliśmy na nabycie. Czyli osoby, które kupują mieszkania, wydają pieniądze i potem je sprzedają, tak naprawdę ten podatek potencjalnie będą musiały zapłacić tylko od tej różnicy, znaczy od tego zarobku, tak? Przy czym tam jeszcze są jakieś drobne koszty związane na przykład z aktem notarialnym czy z pośrednikiem. Najgorsza sytuacja, z którą podatnik może się spotkać, to są mieszkania, które otrzymaliśmy albo w spadku, albo w darowiźnie, bo wtedy nie mamy tej kwoty wyjściowej, która mogłaby nam się... Pełna wartość mieszkania wtedy praktycznie wchodzi nam do opodatkowania. I co wtedy zrobić? No tutaj ustawodawca przewidział pewną furtkę. To jest tak zwane zwolnienie podatkowe. To zwolnienie to jest zwolnienie celu społecznego, tak to ustawodawca nazywa. Po prostu zachęca obywateli do tego, żeby inwestowali we własne potrzeby mieszkaniowe. I tak zgodnie z tym przepisem, który ustanawia to zwolnienie, każda osoba, która pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, która podlegałaby opodatkowaniu, przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, czyli na zakup na przykład następnego mieszkania, czy wybudowanie domu, czy to tam też wchodzi w grę remont, czy przystosowanie jakiegoś lokalu do potrzeb mieszkaniowych, może skorzystać ze zwolnienia, czyli to po prostu nie będzie opodatkowane. Ale jest jeden haczyk. Te pieniądze trzeba wydać na ten własny cel mieszkaniowy, określony w ustawie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zbycia. Czyli tutaj mamy pewien przedział czasowy, który jest ograniczony i właśnie tego zwolnienia dotyczyła sprawa, którą ja opisywałam. I ona jest bardzo ważna ze względu na to, że z orzecznictwa Sądu Administracyjnego, także Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli tego sądu już drugiej instancji, który zamyka nam sprawę de facto, wynikało, że jeżeli osoba podpisała umowę deweloperską, czyli mamy taką sytuację klasyczną, nie wiem, przychodzimy do dewelopera, on jest na wczesnym stadium inwestycji,
czyli trochę kupujemy dziurę w ziemi. Wiadomo, budowa może trwać dość długo. Ja podpisuję tę umowę deweloperską, wydaję pieniądze. I podatnikom wydawało się, że to załatwia sprawę, no bo jeżeli ja podpisałam umowę, wydałam pieniądze w ciągu 2 lat, no to powinnam mieć prawo do zwolnienia. A fiskus mówił, nie, nie, nie. Przepis mówi o nabyciu, a nabycie to jest podpisanie ostatecznego aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. I w tej sytuacji podatnik był skazany na przegraną, ponieważ sądy to też potwierdzały, że no w tym przypadku, ponieważ ustawodawca mówi o nabyciu, to nabycie właśnie wiąże się z tą ostateczną formą, to jeżeli nie udało nam się podpisać z deweloperem, a to już było od nas zupełnie niezależne, bo często budowa trwała trochę dłużej, bo była zima ciężka, albo materiał nie dojechał, albo pracowników nie było. Potem te terminy u notariuszy też są ustawiane z deweloperami różnie, bo one idą jakimś tam cyklem. To po prostu traciliśmy prawo do ulgi. Ale wydaje mi się, że taka interpretacja przepisów, ona wskazywała na złą wolę skarbówki, no bo z twojego tekstu wynika, że w przypadku takich osób, które stawały się takimi samodzielnymi inwestorami, które te pieniądze właśnie ze sprzedaży tego mieszkania wykorzystywały na samodzielną budowę, jakby fiskus nie kwestionował tego 2-letniego okresu i pozwalał na tą dłuższą, wydłużającą się umowę, rozumiał, że to po prostu taki proces budowlany czasem może zająć więcej czasu. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ to zwolnienie jest podzielone na kilka punktów. W tych punktach są te cele, na które można wydatkować pieniądze, które dają prawo do zwolnienia. I jednym z tych punktów to jest nabycie własnościowego mieszkania, domu i tak dalej. Inne to jest budowa, rozbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego, ale także lokalu mieszkalnego. I do tej pory jakby fiskus i sądy w ogóle nie patrzyły na to, że ten lokal, budowa tego lokalu mieszkalnego jest też w tym drugim punkcie, który nie wymaga tego nabycia w ciągu 2 lat. I w momencie, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny spojrzał na tę sprawę zupełnie pod innym kątem, bo dostrzegł, że przecież to nie jest tak, że można tylko samodzielnie budować dom, ale można też wybudować lokal mieszkalny. Wiadomo, że ja nie muszę go budować sama i w tej sytuacji uznał, że ta umowa deweloperska to nie jest umowa o zakup mieszkania, tylko to jest umowa o wybudowanie mieszkania. I w tym momencie, przenosząc z jednego punktu do drugiego ten przypadek, no tak, złagodził interpretację. No dobrze, znaczy ja rozumiem, że teraz te osoby, które jeszcze się nie spotkały z tym problemem w praktyce, one nawet nie odczują dobrodziejstwa tego wyroku. Pytanie, czy ci, którzy taki podatek musieli zapłacić w poprzednich latach, mogą, powołując się na ten wyrok, odzyskać niemałe pieniądze, bo przecież mówimy o kwotach idących w kilkadziesiąt tysięcy złotych. No tu to jest, no niestety nie będę tu miała dobrej odpowiedzi dla podatników, którzy już przegrali sprawy przed sądami. No nie mamy w Polsce jeszcze prawa precedensowego, taki wyrok jest wiążący w tej konkretnej sprawie. On oczywiście będzie się przekładał na praktykę. Ale to jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które ma zazwyczaj właśnie jakiś no trochę wyższy wymiar niż takiego zwykłego. Naprawdę nie ma tu możliwości wznowienia, postępowania. To znaczy, gdyby była taka sytuacja, że ktoś zapłacił ten podatek dobrowolnie, bo myślał, że nie dopełnił warunków. Tak. Może teraz próbować, jeżeli nie minął jeszcze termin do przedawnienia, może próbować korygować deklarację złożoną i ten podatek występować o nadpłatę. Jakby wejść w spór z fiskusem o to, bo daje sobie prawie obciąć rękę, że organy podatkowe nadal będą twierdziły, że jednak ta umowa deweloperska nie załatwia sprawy. I że im nie przeszkadza i że to im nie będzie ten wyrok w niczym przeszkadzał i że te spory będą trafiać na wokandy. Ale jeżeli ktoś to zrobił dobrowolnie, bo uważał, nie wiem, ktoś go w urzędzie poinformował, że nie redaktor, ma prawa. No bądźmy realistami. No kto dobrowolnie płaci 50 tysięcy złotych do Urzędu Skarbowego? No zdarzają się takie osoby. Zdziwiłbym się pan, panie redaktorze, ile osób nie spiera się z fiskusem, tylko dobrowolnie płaci, na czym też fiskus zyskuje. Bo wiele osób uważa, że lepiej jest zapłacić do pewnego pułapu. Ja wiem na przykład o tym, że jest taka praktyka w niektórych firmach, że firmy mają ustalony jakiś taki pułap
płatności. To znaczy, jeżeli przychodzi kontrola, ona mówi, zapłaćcie tam 10 tysięcy, to oni nie wchodzą w spór, bo wiedzą, że ten spór będzie trwał 3-4 lata, tylko po prostu płacą. Dopiero te kwoty, które są jakieś wyższe zaporowe, z nimi się chodzi do sądu. W przypadku podatników, wiem, będę niedługo pisać o sprawie dotyczącej tak zwanej ulgi meldunkowej i osób, które zostały poszkodowane, bo wpadły w pułapkę, też zastawioną trochę przez ustawodawcę, te osoby w większości przypadków też nie chodziły ani do sądu, ani nie spierały się z fiskusem. Natomiast wracając do tej kwestii, jaki ten wyrok będzie miał przełożenie na sprawy. Na pewno będzie miał przełożenie na sprawy, które się już toczą, które są w sądach, czy które są w skarbówce. Może mieć przełożenie na sprawy tych osób, które, tak jak mówię, zapłaciły podatek i teraz mogą to skorygować deklarację, występować o nadpłaty, wchodzić w spory, iść z tym do sądu. Ale osoby, które przegrały już sprawy w sądzie, to nie jest jeden wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie jest podstawą do wznowienia takiego postępowania i zmiany wyroku. To samo dotyczy na przykład uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, które już w ogóle mają taki wymiar większy. One też działają tylko jakby na przyszłość, ponieważ to nie jest przypadek, który pozwala, tak jak wyrok na przykład Trybunału Konstytucyjnego, który pozwala wznowić postępowanie. Uważam to za niesprawiedliwe, bo jeżeli na przykład fiskus zmieni podejście i interpretację przepisów, to ściąga 5 lat wstecz, a jak dostanie po łapach od Naczelnego Sądu Administracyjnego, to działa to wyłącznie w przód. Ale to już następnym razem, przy następnej rozmowie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Tarka, dziennikarka Rzeczpospolitej.